zebranie koła wędkarskiego, głos zabiera prezes i mówi: panowie, 2 lata temu na rozpoczęcie sezonu wzięliśmy ze sobą 10 litrów wódki, to ukradli nam wędki. Rok temu zabraliśmy ze sobą 20 litrów wódki, to ukradli nam autokar. Jaką macie propozycję na dzisiejszy rok? Głos zabiera facet z sali i mówi: panie prezesie, moja propozycja jest taka, abyśmy wzięli ze sobą 40 litrów wódki, nie brali ze sobą wędek i nie wysiadali z autokaru. Idzie facet łowić ryby pod lodem. Bierze świder, zaczyna wiercić. W pewnym momencie podchodzi do niego jakiś gościu w garniturze i mówi: panie, tu nie ma ryb. Dziękuję, odpowiedział i przeszedł kilka metrów dalej i znowu wierci. Ponownie ten sam facet podchodzi i mówi: mówiłem panu, tu nie ma ryb. A kim jesteś, człowieku, że mi mówisz, co mam robić? Dyrektorem tego lodowiska. Mąż wraca z wędkowania i mówi do żony: słuchaj, Jola, jakich ja mam debilnych kolegów. Dlaczego? Zapytała żona. Słuchaj, bo jak wyjeżdżaliśmy, to się umówiliśmy, że kto pierwszy złapie rybę, ten stawia gorzały, a kto drugi, ten zakąskę. I wyobraź sobie, siedzimy nad rzeką, z lewej strony Piotrek ma branie, a nawet nie próbuje wyciągnąć ryby z wody. Po kilku minutach z prawej strony Wojtek ma branie, aż mu wędkę ciągnie w dół, a on również nie wyciąga ryby z wody. A co? A ty miałeś branie? Coś ty! Nawet przynęty nie zakładałem na haczyk. Wędkarz złowił złotą rybkę, a rybka mówi: puść mnie, kochaniutki, puść mnie, a spełnię twoje 3 życzenia. Po czym facet mówi: słuchaj, tak właściwie to ja nic nie potrzebuję. Mam piękny dom, piękny samochód, piękną żonę, świetną pracę i super zarabiam. No to chociaż jedno życzenie, żeby nie było, że nie spełniam. No dobrze, to chciałbym mieć zawsze orgazm jednocześnie z moją żoną. Rybka uderzyła ogonem o wodę i zniknęła. Wędkarz, gdy wracał do domu, szczytował 3 razy. Drogą idzie wnerwiony wędkarz. Nic dzisiaj nie złapał, bo myśliwi cały dzień mieli polowanie. W pewnym momencie spadła przed nim kaczka. Mówi sam do siebie: dobrze, wezmę chociaż ją. Ale zaraz pojawił się też myśliwy i mówi: oddaj kaczkę. Nie oddam, oddaj kaczkę. I tak się kłócili 15 minut. Po tym czasie wędkarz mówi: słuchaj, zrobimy tak. Ten, kto kogo mocniej kopnie w jaja, ten zabiera kaczkę. No dobrze, odpowiedział myśliwy, po czym wędkarz rozpędził się i z całej siły kopnął myśliwego w jaja. Myśliwy upadł, wstaje po 15 minutach i mówi: dobra, wędkarz, teraz kopnę ciebie. A wędkarz odpowiada: a w cholerę z tą twoją kaczką, bierz ją sobie i spadaj. Pewien wędkarz wyłowił woreczek pełen złotych monet. O całym zajściu poinformował lokalne gazety. Na drugi dzień otrzymał setki SMS-ów z pytaniem: czego pan użył jako przynęty? 2 wędkarzy jest na rybach. Jeden nic nie może złapać, a drugi co chwilę wyciąga z wody dorodną sztukę. Ten, co nic nie może złapać, mówi do swego kolegi: stary, jak ty to robisz, że co chwilę wyciągasz z wody rybę, a ja nic nie mogę złapać? A ten mu odpowiada: słuchaj, ja mam taką metodę, że na haczyk zakładam tabletkę na syfilis i to działa. Po czym ten, co nic nie mógł złapać, poszedł do apteki i mówi do aptekarza: poproszę tabletki na syfilis. A aptekarz odpowiada: co? Złapał pan coś? Jeszcze nie, ale mam dobrą miejscówkę. Wędkarz złapał złotą rybkę. Patrzy na nią i mówi: ty jesteś złotą rybką? Tak, jestem złotą rybką z PiSu. Ej, to ty życzeń nie spełniasz? Nie, ja tylko obiecuję.